dobry. Dobry. Spotkałem tutaj takiego dżentelmena. Troszeczkę menel na pierwszy rzut oka, ale... Menel to miałeś mieć na imię, tylko ojciec się pomylił, dał ci Przemek. Też mi się coś tak wydaje. Znaczy ojciec chciał inaczej, to mama wymyśliła. No ale wiadomo, kobieta ma zawsze rację. Tak. Dobra, to panie Adamie. Jesteśmy dzisiaj nad rzeką Nogat, nie będziemy tak zdradzać miejsca, tak, mimo tak. że no właśnie to jest to, tak ludzi jest, powtarzam, jest sporo. To jest ta rzeka, co mi się najbardziej u kobiet podoba. Te długie takie... Nogaty. Kuba mówi piersi? Nie, to akurat nie mój styl, ale nogi, tak. Nogi. Nogi muszą być aż do samej ziemi. No i co, dzisiaj przez niektórych proszony fiderek. Tak, i mieliśmy tak spełniamy takie życzenia. Jest na dzisiaj akurat trzech. Także spełniamy, no oczywiście plus ci, co przyjechali z innych regionów Polski. Dokładnie. Pokaż może tak na szybko zestaw, jaki masz zrobiony. To znaczy w tej chwili będę tylko wrzucał zanętę. Bez przyponu. Bez przyponu, tak, żeby się po prostu nie plątało. Dobra. Więc koszyczek 25 gram. Okej. Okay. Około 35 metrów tak. Pewnie będziemy ciskać. Już sobie tutaj... Tam kolega Kuba. Sławia pięknie. Tylko żeby widzieć, jak jest końcówka tego cienia. Aha. Daleko. No będziemy tam starać się rzucać jak najdalej. Kuba się jeszcze miesza. Ja już się wymieszałem. Adam się wymieszał. Nie wiem czy nie za sucho, ale tak na początek. No zobaczymy. Na początek przysmużymy trochę. Lepiej, żeby... Zawsze można dokleić. Później ciężko jest osuszyć zanętę. Ja za chwilkę pokażę, jak robię swój zestaw fiderowy. Kuba nagra. Ja ewentualnie nagram, bo to tam... Albo ty nagrasz to wszystko jedno. Oczywiście też jesteś świetnym operatorem. Kamery. Tutaj Kuba tyłek sobie zaznaczył na żółto, żeby go było z daleka widać. Pomachaj ładnie. Witam serdecznie. W dzisiejszym filmie może być trochę szumiasto, bo będzie nam wiało w twarz. Jakaś taka delikatna mgiełka nas tutaj zaskoczyła, ale myślę, że wyjdzie słoneczko, będzie dobrze. Tak, myślę, że damy sobie świetnie radę. Dobra, panie Adamie, to ty nędź. Zaraz dam ci telefon. Mhm. Nagramy robienie zestawu i działamy dalej. Prosty zestaw federowy, najprostszy chyba jaki można zrobić, bez feder gumy, na zwykłej skręce, zaczynamy od systemu mocującego koszyk. To na koniec chyba pokażemy, jak to wszystko wygląda. No, zobaczymy w którym miejscu filmu pomieścimy. Umieścimy, koledzy z boku już łowią. I teraz tak, najpierw systemik, jeżeli ktoś jeszcze nie robił tego, to wiadomo, że jestem ślepy, okulary w torbie, ale po co? Kiedy masz urodziny, to kupimy? No, niedługo. Dobrze. Adam, zrzutam dla Przemka na okulary, na urodziny. Pół godziny później. Udało się? Udało się. Jestem zamontowany. A grawka z tym klikiem, tam kawałkiem plastiku. I teraz tak, żeby ten nasz system się ładnie blokował, stopery gumowe. Ja zakładam dwa, a czasem trzy, bo one fajnie też odprowadzają przy skrętce. Dzisiaj też używamy tak naprawdę produktów, które są jednymi, no takimi budżetowymi, których w większości sklepów wędkarskich można dostać, więc nie będziemy tutaj używać nie wiadomo jakich wielkich wynalazków, bo też ci co nas oglądają będą mogli sobie po prostu kupić to. W większości sklepów nie będą musieli robić zakupu w internecie, a nie szukać jakichś specjalnych marek. Trzy stopery, przepraszam. Marzyweczka. I w zasadzie zestaw będziemy mieli gotowy. I teraz tak, można na tym zestawie zamontować tak zwaną szybką złączkę z krętikiem. Ja niestety jestem średnim fanem tego, dlatego ja nie używam. Zaczynam robić skrętkę od zwykłej pętelki.
do niej będę przymocował przypon. Jak będzie trzeba, to wtedy, gdyby się bardzo mocno skręcał, nie sądzę, ale gdyby się mocno skręcał, to po prostu zapnę do niego krętnik. No dobra. Na odgryzony koniec, który powinien pójść do skrętki. Światełko jeszcze jest nie takie, no bo wtedy dopiero to się rozwidniło, a już mamy wodę pełną. I teraz tak, od tej pętelki różkę sobie skręcamy żyłkę. Skręcamy, pilnując, żeby oczko było prosto. Ciasno sobie skręcamy. Taka skrętka powinna mieć około 15 cm długości. Warto zadbać o to, żeby ten splot był równy. To też poprawię. Ok. No i kończymy tą skrętkę. Po prostu za tym węzłem. On się już nie rozkręci. Przymocujemy przypon. Dobra, od początku Przemek, pokażemy. Czyli od początku. Najpierw zapinka, trzy stopery, skrętka z pętelką na końcu. Tak, bo nie widać za bardzo. A ciemny może. Dobra, coś tam było widać. Tak, i do tego oczywiście przymocujemy przypon okołometrowy. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć parę słów na temat wędki, na którym się będę łowił. Mam nadzieję, że to będzie widać i będziemy mogli nagrać. Pokażemy. Tak, to jest brownik. Z drugiej strony podejdę. World Champion Feeder Jens Kosznik. I powiem, dlaczego wybrałem tą wędkę. No, ważę 50 gram. Natomiast jest bardzo delikatna i bardzo ładnie pracuje. Tutaj spodziewa mi się dość dużych ryb. Coś chyba będzie widać. Dość dużych ryb się tutaj spodziewamy. Ale będziemy je łowić na bardzo małe haczyki. Taka praca wędki pozwala na to, żeby z tych małych haczyków zdawały. To jest tak trochę jak amortyzacja gumy w tyczce. Dobra, żółka główna 16, przypon, myślę, że zaczniemy od dziesiątki. No i lecimy. Jeżeli chodzi o zanętę, dzisiaj czarny leszcz, starfisha, z paczką gliny wiążącej. Nie wiem, co tam Adam namieszał. Adam namieszał to samo. I ja również. I Kuba również. No to polecimy wszyscy na tym samym towarze. Zobaczymy, co będzie dalej. Na pewno będziemy sobie nagrywać. Mam nadzieję, że za chwilę będziemy krzyczeć, żeby ktoś przybiegł nagrać jakiś fajny haul. To tyle. Do później. No i przyjechał tutaj z nami taki jeden, co nie umie się bawić. Pięknie. Nie, jest pierwszy leszczyk dzisiaj.
Musisz sobie dołożyć ostatni element, wiesz? Dołożę, zaraz dołożę. Nie spodziewałem się. Zechcesz nam pokazać tą bestię? Co? Zechcesz nam tą bestię pokazać? Ale delikatnie. Przedziało przez wargę. Wypychacz chyba, wiesz? Do tych małych haczyków. Wiesz co? Przedziało przez wargę i się jeszcze owinął. A, okej. Okay. Ale już. Jest kolejny ryb. Moi mili. Kuba. Ale łopata. Ten dostał haczyk od zaprzyjaźnionego wędkarza. No. Pięknie, gratulacje. Trzeba sobie pomagać. Co mówili? Kto umi, ten łowi? Kto umi, ten łowi. Kubuś, pokażesz rybę? Piękny. Piękny zimowy leszcz. A chodź, pokażemy jeszcze jaki haczyk. Będzie go widać? Nie będzie? O, zażarty. Kocha cię zażarcie. Sekundeczka, wyjmę i zaraz pokażemy. Dobra. To przy następnej rybie, bo na pewno zaraz będzie. Miejmy nadzieję. Ale ładny. Pokaż, pokaż. Już. Czyli był zażarty elegancko. Kocha cię zażarcie. Pięknie. Dosiady go. Dobra, idziemy do Kuby. Coś tam zaciął. Jakiegoś jazgarza większego. Aż hamulec pracuje. Silne te jazgarze tutaj. Takie pełnouskie. No piękna łopatka. W zimę takie ryby. Mistrzostwo świata. Brawo. Mały koszyczek, Kuba, ile gram? 20. Super. Też taki sam przypomnę. Górną wargę. Trzy robaczki. Haczyk 18. Mamy te haczyki, ciężko się wyczepie. Dobrze, ryby nie spadają. Wypychasz zawsze coś. Poczekaj, się tylko przytrzymał tutaj tam. Dobra, zrobimy za chwilę jeszcze kilka fotek z tą rybą. I pójdzie do siatki. Jest łowca jazgarzy. Jadę na lenia. W Czasowic z Ciechocinka. Dobra, kuracjusz. Kuracjusz.
proszę pana, ja się nie mogę przemęczać. Wczoraj były walentynki w tym odcinku. Nie wiem jak u was. Ale tak muszę wstać bez głup. Nie wiem, co to potwór. Ale piękna płoć. Bo ja tu przyjechałem na płotki ogólnie. Ktoś mi tak powiedział. To są przepiękne płocie. Nie wiem kto obiecał, ale zaraz cykniemy parę fotek też tej płotki. Co? Pokaż ładnie. Zaraz cykniemy kilka fotek. Super. Piękna. Piękna. Podchodzą tak. Myślę, że lepiej nawet i chodzi. No tam już chłopaki się zwijają. A też przed chwilą miał rybę. Mówi, coś małego, coś drobnego. To przed tym, przed podgrakiem się płoć wywinęła. No wiesz, szła jak szmata normalnie, wiesz. I mówię, tak kurwa, nawet nie trzepa tym łbem. Na początku trzepła. A tutaj ładnie. Lesz na pewno. No tak, no ale jak ja mam złowić ryby, jak ja to jestem operator główny. No ale dobra, niech nadrabia. Ja byłem od początku operator. Oberik trafił, o ładnego leszczyka trafił. Na Teuta Tesa, Oberiksie, co ty robisz? Łowię leszczą. No. Brawo. No ale oczywiście przyjechał do nas odwiedziny Grzesiu. Grzesiu też będzie u nas na filmie. Tak, ty powiedz, co Grzesiu dzisiaj zrobił, jak jest. Grzesiu, tak. Dzisiaj Grzesiu raniutko wyjechał po nas. O godzinie 5 rano, żeśmy się spotkali w Malborku. I Grzesiu nas zaprowadził na miejsce, gdzie łapiemy sobie takie wspaniałe ryby. Także dla Grzesia rzeczywiście bardzo duże podziękowania za poświęcenie i za pokazanie tego miejsca. Także Grzesiu też będziesz u nas uwieczniony. Także... Dziękujemy ci bardzo. Za ten konik, nie? Dobra, idę do Przemka, bo Przemek coś tam dziabnął. Nie mylić z alkoholem. Coś tutaj mamy. Kurczę. No jazgasz to... To by było coś pięknego, Przemek. Musiałem rozjaśnić trochę ekran, bo nie widzę co to jest. Widzę, że nie widzę. Teraz ja tutaj robię za operatora. Oj, oj! Ale ładnie bije. Taki operator. Patrz. Też leszczyk. Leszczyk przewija się. Ładnie. To jest właśnie to. Także chcieliście zobaczyć, jak łowimy na federa, bo takie były prośby. Postaraliśmy się nagrać, chociaż nie powiem, bo żeśmy myśleli, że nic nie złowimy. No może nie to, że nic. Ale porażki też trzeba było nagrać. A się okazuje, że są piękne rybki. Pokaż go, Laluś. No. No, piękna sztuka, piękna. Dobra, i chlup do wody. Do siatki, a później do wody. No. I co powiesz? Powiem, że zaczęła chyba na zbyt małe haczyki. No. Nie słuchałeś się mnie. Tak, to prawda. A z drugiej strony też miałem za długi szypon, bo naprawdę szypon okazał się dzisiaj zdecydowanie za długi. Ja mam taki 60 cm. Tak, tak. Ja właśnie podpatrzyłem to u ciebie, zawodowca. No nie no. I uwiązałem sobie też krótszy szypon. A zmieniłem haczyk na maczowy. Haczyk Browninga, Superę. No, rozmiar 12. No jest 12. Tak, więc pięknie. Pięknie to wszystko współgra, to wszystko też tam ryba. Kolej któreś branie, a przez moment siedziałem jak w gondoli. Wy żeście łowili. No.
a ja po prostu... No ale jednak żeś się dobrał do tego, no i... Tak, no i mały patent też od Adama. No. Drobina służącej elementy. Przypadkiem. Podbita czarnym leszczem. Na haczyk cztery robaki. No ja teraz dołożyłem, właśnie założyłem cztery robaszki i dołożyłem jeszcze jednego robaka z kompostownika od dziadka Grzesia. Super. I zobaczymy co będzie, bo na razie to ciebie nagrywam, a czy coś bierze, nie wiem. Ale cóż tam. I wodę. I śmigamy. Został zaklipsowany. Został zaklipsowany i jest żółt. O, i było nawet widać. Widzę, że wszyscy w trzej celujemy w jedno miejsce. W drzewo po drugiej stronie. No i później się dziwić, że zaczepy są. Dobra, kończymy. No, z Kubą. No właśnie, my się tutaj szczepiamy. Dobra, hejka. No jak tam ci się, Kubuś, woda podoba? Woda naprawdę bardzo, bardzo fajna. O tej porze roku, żeby znaleźć coś lepszego, to można tylko pomarzyć, nie? Dużo nałowiłaś? Kilka rybek mam, ale tutaj kolega Adam ryby mi wszystkie zabiera, podrzuca mnie jak tylko może, nic nie mogę przez niego złapać. Naprawdę. Ja wiem, bo on się krąpią, oni leszczą mnie kłania. Dokładnie. No jest, Adama też pójdę pogadać. Łowi, to mają łódki jak dachówki normalnie. Ale widzę, koszyk dystansowy założyłeś. Troszkę musiałem. Daję więcej towaru teraz. Okej. Okay. Te małe mi niestety nie wchodziło tyle, ile bym chciał. Ale skutek jakiś jest? Aha. Skutek jest? No wydaje mi się, że tak, bo półtorej godziny albo dwie nie miałem w ogóle ryby. A przed chwilką dosłownie. No tak, to nagrałem, że obydwaj z Adamem mieliście ryby. W tym samym momencie. Więc wydaje mi się, że to jednak się sprawdza, no ale zobaczymy dalej, co tam będzie się działo. Okej. Okay. Co, głównie leszcze czy płotki? Nie wiem, chyba cztery leszcze i jedną płotkę tylko. Okej. Okay. No Adam wiadomo, jak założy robaki, łowi leszcze. Jak założy ciecierzyce, łowi piękne płocie. A mówi, że jeszcze, żeby ciecierzyca mu nie spadała, to dokłada dwa ziarnka pszenicy i fermentowane żyto. Tutaj jeszcze domieszał jakąś zanętę. Podobno to jest z fasoli czerwonej, tylko ta zanęta jest żółta. No bo fasola wyblakła, bo to z zeszłego sezonu. A tego nie dopowiedział, ale tak może być. No to tak między nami, nie rozpowiadaj tego nikomu. Dobra. Motyle łapie? No, wziął taką siatkę na motyle, bo mówi, że ma dużo w brzuchu, bo się walentynki były i ma dużo motyli w brzuchu teraz. Ale strasznie delikatnie biorą te ryby, nie? To nie jest tak, że tam masz takie przyłożenie jak na Wiśle, że łup, tylko takie... Na początku były takie brania, ale teraz naprawdę bardzo, bardzo delikatnie biorą. No i co, walczymy dalej. Miejmy nadzieję, że coś jeszcze złapiemy. No raczej, jest młoda godzina. Dokładnie, kurde. Przed trzecią jeszcze. 12:40, to jeszcze chwilę posiedzimy. No. No walczymy. Na koniec filmu pewnie pokażemy wszystkie rybki, co tam nam się udało złowić. No pewnie. Obgadamy wszystko. Wymienimy się wnioskami. Dokładnie. Zdamy relację, dlaczego żeśmy nie połowili. No dobra panie, to dozo. Na razie, siemanko. Dzień dobry. Przedstawiam państwu, król Adam I. Jak pierwszy? Jestem w środku, czyli drugi. Ty jesteś pierwszy, ja jestem drugi. Kuba mnie zamyka, więc jest trzeci. Adam zawsze drugi. Okej. Okay. Jak Adaś Miałczyński. Tak. Wiecznie zawsze drugi. Panie Rezyseze. Panie Rezyseze. Co tam będzie? No nic, jak ci się woda podoba? Mega. Bardzo fajna woda jest. Bardzo fajna. Myślałem, że będzie zimniej rano. Aha. Przywitała nas mgła, teraz jest bardzo fajnie. Wiaterek lekko dmucha,
niepotrzebnie, bo trochę w twarz i tak z boku. Ale można sobie poradzić w ten sposób. Ale żeśmy się wyspali dzisiaj przynajmniej, nie? Tak. Ja spałem aż do drugiej. Ja też. O, czekaj, zostawię cię, bo gdyż Kuba zmienił taktykę i właśnie ma rybę. O, widzę, że ty też. Ja też. Ale idę do Kuby. Albo wiesz co? Albo mamy się obaw. Chyba nie. Mówiłem, że Adam nie podrzuca. Tak, ja wiem, widziałem. On też zmienił taktykę. Zmienił taktykę na podrzutki. O, ładna ryba. No i te browniki pięknie pracują, nie? Przy małych haczykach, naprawdę na większych rybkach. Piękna płoć. Piękna płoć. Adam ma pięknego leszczyka. A, jest dobrze zapięta, mogę się wziąć na kratę. Twoja współpraca z podbierakiem jakoś nie układa się. Jeszcze nie, ale to początek sezonu dopiero. Adaś, masz płotkę? Nie. Mam leszczyka, ale takiego malutkiego. Okej. Okay. Nie no, idziemy zobaczyć, co ty tam złowiłeś. Masz próbował? Płotkę czy leszczyka? Płotkę, ale piękną płotkę. Leszczyka. Król Adam pierwszy leszczom się nie kłania. Połowić. To umić. Dziękuję. To wszystko. Czyli co, podsumowanko na koniec filmu? Oczywiście. Myślę, że jeden z lepszych wyjazdów nam się dzisiaj trafił. W tym sezonie. Tak, trafił się naprawdę mega wyjazd. Nie spodziewałem się, że tak będzie. Pierwszy raz zresztą jesteśmy na tej wodzie. Zresztą na wielu wodach jesteśmy pierwszy raz. No, mam nadzieję, no, że ten sezon tak będzie wyglądał, nie? Że... No, na Żerańskim byliśmy pierwszy raz. Tak. Udało nam się pięknie połowić. Gdzie my byliśmy jeszcze? O, robaki weszły na ten. No. Także no jakoś tam dajemy radę. No tutaj też my przyjechali pierwszy raz, bo... No bo nie możemy się ciągle pokazywać w jednym miejscu. No. To jest po pierwsze. Po drugie, zresztą nie we wszystkich miejscach ryba jeszcze jest. No tak, a my lubimy poznawać nowe miejsca. A my lubimy poznawać nowe miejsca. No i co? Jest bardzo przyjemnie zresztą. Fajny wyjazd. Może następnym razem skuszą się jeszcze inni. Tak, większą ekipką. Od nas z klubu, bo no wtedy całkiem inny film można nagrać. Oczywiście, że tak. No i obgadać jakieś tamkolwiek taktyki. Jasne. No ale cieszę się, że mogliśmy w końcu na Federy też połowić, tak, fajne ryby, tak, nie? No ludzie pytali, wysyłali właśnie wiadomości, żebyśmy pokazali właśnie jakiś filmik z Federków. Jasne. Trafiło nam się, no i przyjechaliśmy tutaj, pokazujemy Federki, jak łowimy, czy się udaje, czy się nie udaje, jak plączemy, bo to też jest ważne. Jak rzucamy w krzaki, bo to też jest ważne. Tak. Jak się przerzucamy na krzyż, też jest ważne. To jest najważniejsze, jak się przerzucamy. No, no ale to nie jest nieważne. Nie są to zawody, łowimy rekreacyjnie, żeby wam później pokazać, że jednak da się połapać. Nawet o tej porze roku, przy takiej zmiennej pogodzie, bo dzisiaj mamy ciśnienie wyższe. Wyższe czy niższe dzisiaj? Niższe, spada, niższe. spada ciśnienie. No, idzie front atmosferyczny, więc będzie przekichane. Ale jeszcze nam się dzisiaj udało, bo już jutro ma się pogoda spierniczyć. Także jak no zwykle, i... jutro będzie ciulowa pogoda, wczoraj brały, ale, a my dzisiaj walczymy. Ale za to mówią, 6 dni ma być paskudnej pogody, więc tak. Wykorzystaliśmy to w ostatnim momencie. Jak zwykle okienko. Tak, udało nam się. Zresztą na kanale Żerańskim też żeśmy pojechali, tak, gdzie też u nas okienko. Lało i śnieg i deszcz i wiatr, a pojechaliśmy tam i było pięknie. No dokładnie. Także... Adaś, jeszcze z tego miejsca pozdrowimy jedną osobę. Jasia Serkowskiego, naszego najmłodszego fana. Tak, oczywiście, pozdrawiamy Jasiu. Także do spotkania na pewno. No i dziękujemy ci, że oglądasz nasze filmy. Jest czego się pośmiać. No myślę, że zrobimy coraz więcej takich filmików. Właśnie nie dla... typowo dla takich ludzi, którzy chcą się uczyć łowić, wędkować. No i dla takich właśnie maluchów jak wy. Super. Do zobaczenia. Także dziękujemy, do zobaczenia. No to
co, w ramach pomocy bezdomnym zabraliśmy dzisiaj Kubę na ryby. Dokładnie, to ja. Jak było? No Adam, to dzisiaj swoja liga, nie? No tak, udało mi się. Udało. Bo, no. Słuchajcie, no parę tych płotek zapałem, parę tych leszczy. Jak to mówią, parsenta dała nam rybę. Tutaj kolega mówi, że to nie była parsenta, tylko drwęca. A tu kolega mówi, że to była brda. Tążyna. A ogólnie byliśmy, kochani, na Nogacie. Piękna rzeka, fajna. Pięknie, spokojna. Fajnie, naprawdę. Także udało nam się wędkowanie. Może ryb dzisiaj nie było jakoś wybitnie dużo, no bo też zbliża się front, więc jak zwykle wczoraj brały, dzisiaj słabo. Bo żeśmy przyjechali, więc się zesrało. Ale i tak nie możemy narzekać, bo pogoda nam dzisiaj dopisała, bo jutro już mają być deszcze, a przyszły tydzień mają być wiatry i deszcze takie już na potęgę. Powiedz także... Kuba, czy ty zainteresujesz się wędkarstwem? Będziesz jeszcze kiedyś wędkował, czy to nie dla ciebie? No tu chłopaki mnie wciągają mnie w to coraz bardziej, no i chyba tutaj Adam powiedział, że będzie moim trenerem, Przemek tak samo. Mamy Pinokia w tym składzie, nie będziemy prawda, mówili to nie kto. Prawda, to nieprawda. Nie wierzcie, Adamowi wiecie dobrze, Adamowi wierzyć nie można. Nie trzeba wierzyć. On na cieciorkę dzisiaj łowił, więc... Akurat w tej kwestii Adamowi trzeba wierzyć, jeżeli on miałby dać coś od siebie, to na pewno... Jak nie, nie. Mówi, nie, to nie, to absolutnie. No, tak czy inaczej, fajny wyjazd, fajne ryby. Mamy nadzieję, że film się podobał. Coś z niego zmontujemy. Kilka naprawdę ciekawych spostrzeżeń. No tak, no, zwłaszcza to, żeśmy wkładali na haczyk. Na początku trzeba było delikatnie, ostrożnie, po dwie pineczki czy tam dwie mady. Tak. Później już trzeba było dołożyć, później już można było nawet dołożyć kompościaka i naprawdę robiło robotę. A później no, już na ostatnią godzinkę nam tutaj wędkarze inni przypłynęli na stanowisko łódką, no nieświadomie to zrobili. No i godzinkę ostatnio żeśmy już nie połapali. Tak, ostatnią godzinę już siedzieliśmy, opowiadaliśmy sobie kawały. Ale no, nie mamy pretensji absolutnie, bo po prostu to jest wędkarstwo, bawimy się tym. Dokładnie. To co, pozdrawiamy i do zobaczenia. Oczywiście, pozdrawiamy wszystkich. Lajkujcie, udostępniajcie. Komentujcie i słuchajcie, pozdrawiamy też tych, zwłaszcza tych najmłodszych, którzy chcą się uczyć wędkowania, którzy wyciągają rodziców nad wodę i... Wyciągają od nich kasę z portfela, żeby pójść nad wodę. Słuchajcie, oj, jakbyście tak chcieli, taksóweczkę mam. Zawiozę za niewielką odpłatą. Także, do zobaczenia. Także do zobaczenia. A i oczywiście pozdrawiamy tych, których dzisiaj z nami nie było. Oczywiście, nie było, bo powiedzieli, że będzie padać i będzie wiać i gradobicie. I no nie wiadomo, co jeszcze wymyślili. Czyli nasze dwie pogodynki. A mamy dokładnie, naprawdę piękną pogodę. Słoneczko już tam świeci. Pogoda. Także niech żałują te pogodynki, które nam wiosna, po raz kolejny. Panie sierżancie. Tak. Wiosna, panie sierżancie.